Witamy Was w kolejnym wakacyjnym odcinku Podróży z ziołami. Dzisiaj wybierzemy się do słonecznej Prowansji, regionu położonego we Francji. Lena, powiedz, z jakimi ziołami kojarzy nam się ta część? Z tymiankiem i lawendą. O właśnie, z tymiankiem i lawendą. Są to dwa bardzo cenne zioła. Tymianek pomaga na oddychanie, a lawenda działa relaksująco. Stąd możemy wykorzystać je w aromaterapii. Lena, co to jest aromaterapia? Leczenie przez oddychanie. O właśnie, i dlatego dzisiaj zrobimy sobie szyszki, które będzie można powiesić nad swoim łóżkiem albo na przykład w kołysce u dziecka, żeby było spokojniejsze i żeby lepiej mu się oddychało. Będziemy potrzebowali taką zwyczajną szyszkę, którą na przykład znaleźliśmy w lesie i polewamy ją klejem. Polej ładnie, Franek, tylko na tutaj innym papierem, żeby się nie polało. Nie. Dosyć dużo kleju, polewamy na naszą szyszkę. Później obsypujemy ją tymiankiem. Może być taki świeży z ogrodu. Następnie obsypujemy lawendą. Typowo prowansalskie zioło. I wkładamy do woreczka. No, wkładajcie, wkładajcie mocno, dziewczyny. Oczywiście na woreczku powinna być odpowiednia etykietka, żebyśmy wiedzieli, do czego to służy. Ja weź to zaciśnij ładnie. I taką szyszkę można powiesić sobie na przykład nad łóżkiem. Pomuchajcie, dziewczyny, ładnie pachnie? Jak pachnie? Tymiankowo. Tymiankowo, lawendowo i na pewno będzie to zapach wakacji. A może ktoś z Was wybierze się do Francji i będzie miał okazję zobaczyć piękne lawendowe pola i zioła prowansalskie. Jeżeli kupujecie w sklepie mieszankę ziół prowansalskich, dobrze sprawdzajcie jej skład. Powinna zawierać trzy podstawowe składniki. Tymianek, czamber, oregano. Oraz małą domieszkę słodkiej mięty albo gorzkiej lawendy i gorzkiej szałwii. I dopiero wtedy mamy oryginalną mieszankę ziół prowansalskich. Życzymy Wam udanych wakacji.